godzien. Godzien jest ten baranek zabity, zabity od założenia świata. Godzien jest baranek przyjąć moc, siłę i cześć i chwałę. Bo baranek, który siedzi na tronie, będzie naszym pasterzem, poprowadzi nas do zdroju żywej wody. Wielkie i potężne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, wielkie i potężne. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Rozpaczy wyrwać się, niech drogą wąską za nim pójść dziś chce. Pewność miał. On wstał.
Jan, głos wołającego na pustyni, mówił do ludzi zgromadzonych nad Jordanem. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego i ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus, baranek w synagodze w Nazarecie, czyta Izajasza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował innym dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Kto jest jedynym światłem wśród nas? Kto przezwyciężył los grzechu wśród nas? Kto brał nieszczęścia na co dzień wśród nas? To Ty, to Ty, to Ty, to Ty. To moje serce złamane wziął raz. Kto jest tak wierny jak On w każdy czas? Kto czynił rzeczy jak nikt inny tu? To Ty, to Ty. To słońce daje na co dzień nam. Kto modlitw słucha, gdy wznoszę je tam? To dla mnie życie da. To dla mnie życie da. Potem Jezus zebrał swoich uczniów i udzielił im mocy i rozesłał ich, aby opowiadali o Królestwie Bożym i uzdrawiali chorych. I poszli i udali się do miast, głosząc Ewangelię i uzdrawiając każdego. Myśl o mocy, co dał. Mamy moc, moc,
mamy moc, moc, którą dał Jezus Pan. Każdy, kto spotkał Jezusa, nigdy nie pozostawał taki sam. Ludzie zostawali przemienieni. Maria Magdalena była chora. Jej życie było pogrążone w ciemnościach. Wypełniło ją 7 demonów. I tak pewnie byłoby już zawsze. Nie miała nadziei, aż spotkała Jezusa. Gdy Jezus popatrzył na nią i wypełniła ją Jego moc, cała ciemność przemieniła się w jasność. Wybaczono jej, znalazła siły do życia, bowiem miała nadzieję. Dobrą mam i wam Bóg wybaczy, wasz grzech on rozdzieli.
Jezus, tak to on, ten z Galilei. Ludzie widzieli, jak Jezus wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych, wyganiał demony, czy nawet nakarmił 5000 ludzi z zaledwie kilkoma chlebkami i rybami. Do prawdy pokazał, kim był, gdy wjechał do miasta na oślęciu. Ludziom wydawało się, że przybywa, aby ogłosić się królem. Nikt nigdy nie pokazał takiej mocy. Czemu nie miałby być królem? Cały Izrael pójdzie za nim. Witaj Jezusie, Mesjaszu, obiecany przez Boga. Wreszcie Izrael osiągnie zbawienie. Hosanna to Zbawca i Pan. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna to Zbawca i Pan. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna to Zbawca i Pan. W brzeżach miasta stał tłum i czekał, oczekiwał tego, który miał przyjść tu. Spójrzmy tutaj, na osiołku jedzie, kim jest ten mąż, czy mam służyć mu? Ludzie wołają, wiwatują Panu cześć, a drogę mu ścielą liśćmi twa. On jest Mesjaszem, sława Pan, brzmi Hosanna, niech świat Tobie da. Niech wie świat, to Mesjasz, to Mesjasz. On jest Mesjaszem, nieba, ziemi Pan. On przychodzi tu, by objąć już swój tron. Idzie tu, by objąć już swój tron. On jest Mesjaszem. Tego wieczoru Jezus wraz z uczniami spożywał wieczerzę paschalną w dużej sali. Sala była słabo oświetlona, a Jezus dziwnie milczał, gdy podszedł do uczniów z misą wody i prześcieradłem, umywając im stopy, jak niewolnik. Kto będzie największy w Królestwie Niebieskim? Zapytał Jezus. Ten, kto jest sługą waszym. Thank you.
Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Potem Jezus wziął kawałek prześnego chleba, złamał go, a podając uczniom rzekł: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Potem Jezus wziął kielich wina, podziękował i rzekł: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was wyda mnie. O Panie mój, tyle dni, nigdy nie byłem niewierny ci, więc jak możesz rzec słowa te? Ktoś z was wyda mnie. Teraz, gdyś dał wino chleb, ja miałbym wydać twą krew. Ja wiem, to straszne, ktoś zdradzić cię ma. A może ja, czy właśnie ja na śmierć wydam cię? Czy może wierny będę ci? Do ciebie przyznam się. Czy będę trwał w twej miłości, gdy przyjdą chwile złe? Czy będę twój, czy też wydam cię? Tyś przewodnikiem był mym, więc stałem przy boku twym. A dziś miałbym odwrócić się i tu zdradzić cię. Ale gdy mówisz tak, uwierzę ci, lecz wiem, że ja to nie. To ktoś inny jest, nie ja. A może ja, czy właśnie ja na śmierć wydam cię? Czy może wierny będę ci? Do ciebie przyznam się. Czy będę trwał w twej miłości, gdy przyjdą chwile złe? Czy będę twój, czy też wydam cię? Czy będę trwał w twej miłości, gdy przyjdą chwile złe? Czy będę twój, czy też wydam cię? Czy wydam cię? Czy też będę twój? Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust,
jak jagnię na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczany. Rzymski krzyż, gwoździe i młotek i drwiący tłum. Oto baranek Boży ukrzyżowany za grzech świata. A Jezus, podniósłszy głowę, powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niewiasto, oto twój syn. Synu, oto matka twoja. Zaprawdę, powiadam ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Twoje polecam ducha mego. Wykonało się. Zbawcy skroń, znijcie klęca krew i straszny widok tych ran. Dźwięk bezlitosnych uderzeń. O, jakże cierpiał nasz Pan. Nagle krzyk uniósł się prosto z ust. Miłość.
dniu, tak to miło. Wysłano 16 żołnierzy rzymskich, aby strzegli grobu nieżyjącego Mesjasza. Przerażeni naśladowcy Jezusa rozbiegli się po całym kraju. Była to długa noc dla słabych żołnierzy, próbujących ogrzać się przy małym ognisku. Gdy strzegli grobu, żołnierze żartowali sobie z faktu, iż strzegą zwłok. A na różnych odległych miejscach wierzący zastanawiali się, czy Bóg Izraela ich opuścił. I nagle głuche uderzenie wstrząsnęło ziemią. Oślepiająca jasność błysnęła z wnętrza grobu. Żołnierze uciekli w przerażeniu. Pierwszego dnia tygodnia Maria wraz z innymi niewiastami przybyła do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Ale zauważyły odwalony kamień, a ciała nie było. Przez łzy Maria spojrzała w twarz Jezusa. Nie płacz, Mario, powiedział. Idź i powiedz moim uczniom, że wyprzedzam ich do Galilei. Tam mnie zobaczą.